Dziewiąta kolejka futsal Ekstraklasy. Witamy serdecznie w hali sportowej toruńskiego UMK przy Świętego Józefa w Toruniu. Tym razem rywalem drużyny FC Toruń, ekipa Red Devils Chojnice. Ostatni zespół w tabeli futsal Ekstraklasy. Rozpoczynamy naszą transmisję od początku drugiej części meczu. No i na razie wynik remisowy. 1-1. Bramkę dla toruńskiej drużyny, popatrzmy, strzelił Remigiusz Spychalski, ale to było wyrównanie. Natomiast najpierw gol dla Red Devils Chojnice. Michał Werner i 1-0 dla Red Devils. 1-1. Wyrównanie Remigiusza Spychalskiego. Obie bramki po ładnych kombinacyjnych akcjach obu zespołów. Tutaj Remigiusz Spychalski, można powiedzieć, zrobił sobie prezent na urodziny akurat podczas tego spotkania. Tak więc z pewnością podwójne zadowolenie piłkarza FC Toruń. No, jeszcze raz powtórzmy, 9. kolejka futsal Ekstraklasy. Na czele dwa zespoły, które wyraźnie nam odskoczyły w tabeli. Rekord Bielsko-Biała i obrońcy tytułu Gata Zduńska Wola, odpowiednio 22 i 20 punktów w tabeli. 15 punktów Piasta Gliwice, tutaj też drużyna, która na razie przegrała tylko jeden mecz, no a dwie wspomniane wcześniej drużyny i rekord Bielsko-Biała i Gata Zduńska Wola na razie bez porażki. Świetnie spisujący się rekord, 7 zwycięstw, 1 remis. Mistrzowie Polski 6 zwycięstw, 2 remisy. FC Toruń na miejscu 9. No, ale jeśli tutaj spojrzymy dokładnie i przeanalizujemy tabelę futsal Ekstraklasy przed tą kolejką, przed kolejką 9, to bardzo duży ścisk panujący w środku tej tabeli, bo 9 FC Toruń ma zaledwie 3 punkty straty, czyli dystans jednego zwycięskiego meczu do miejsca 4, do czołowej czwórki. A więc Pogoń Szczecin na miejscu 12, na miejscu 9 FC Toruń. No i co lepsze jeszcze, tutaj też warto dodać, na miejscu 10 AZS Katowice i także 9 punktów, a więc od 10 do 4 miejsca drużyny kolejno Pogoń Szczecin, AZS Gdańsk, Red Dragons Pniewy, Clearex Chorzów, Solne Miasto Wieliczka, FC Toruń i AZS Katowice dzielą zaledwie 3 punkty. Na razie w tym spotkaniu tylko 2 bramki. Tutaj kibice troszeczkę narzekali na tę pierwszą połowę. Wydawało się, że z drużyną ostatnią w tabeli, z Red Devils Chojnice, gospodarze rozpoczną z dużo większym animuszem. A tydzień poprzedzający ten mecz był bardzo intensywnym okresem w toruńskim klubie. Jak czytamy na oficjalnej stronie FC Toruń, doszło do ruchów kadrowych, a drużyna pieczołowicie szykowała się właśnie do tego spotkania. W poprzedniej kolejce toruńscy futsaliści przegrali w Ekstraklasie z Red Dragons Pniewy 1-2. A Chojniczanie z pewnością nie mogą obecnego sezonu w ogóle zaliczyć do udanych. Liczne problemy organizacyjne oraz niepewność, czy drużyna wcześniej, przed sezonem, jeszcze w ogóle wystartuje w rozgrywkach, odbiła się na drużynie. No i obecnie trener Oleg Zozulia, zresztą doskonale znany w Toruniu, niegdyś prowadził toruński Marwit. Z pewnością ta drużyna nie ma komfortowej sytuacji kadrowej. No, ale w tym spotkaniu, jak do tej pory, spisuje się bardzo solidnie, bardzo zmotywowana, można powiedzieć, no, z Chojnicami. To tutaj możemy mówić o derbach. Zawsze pojedynki z Czerwonymi Diabłami w Toruniu były trudne. No i w tym spotkaniu, w pierwszej połowie, Nikolania Gu, zresztą powołany do reprezentacji Mołdawii, po raz kolejny bramkarz toruńskiego FC, podobnie jak do reprezentacji polskiej Marcin Mikołajewicz, no i Claverson Pelc, również z polskim obywatelstwem Hiszpan, powołany do reprezentacji Polski. Claverson Pelc do tej pory 7 bramek
dla toruńskiej drużyny w tym sezonie, a Marcin Mikołajewicz 6. W zespole prowadzonym przez Olega Zozulię występuje kilku znanych zawodników, jak Łukasz Sobański, Witalij Kolesnik, Wadim Iwanow czy Marcin Wanat. Na nasz zespół do dzisiejszego spotkania przystąpił osłabiony brakiem Iwana Lopeza del Pino. Hiszpan podczas ostatniego meczu w Pniewach otrzymał czerwoną, czwartą żółtą kartkę, no i oczywiście to skutkuje zawieszeniem na okres jednego meczu. Z kolei w składzie, najpierw to możemy cieszyć się z objęcia prowadzenia, pierwszego prowadzenia w tym spotkaniu. Bardzo dobrze rozegrany ten stały fragment gry. No brawa dla Sylwestra Kipera, tak więc Remigiusz Sebański i Sylwester Kiper 2-1 dla FC Toruń. Sylwester Kiper do tej pory 2 gole na koncie w tym sezonie, dodajmy 23 bramki w sumie zdobyli piłkarze FC Toruń w tym sezonie. Bardzo zbilansowany stosunek strzelonych i straconych bramek. W tym momencie to jest dokładnie po 25 goli. Biorąc pod uwagę wynik tego spotkania, jesteśmy podczas 35 minuty akurat meczu 9 kolejki Futsal Ekstraklasy, gdzie FC Toruń, 9 drużyna w tabeli, prowadzi z ostatnią, 12. Red Devils Chojnice 2-1. No i w tym momencie jeszcze raz możemy powtórzyć statystycznie po 25 bramek strzelonych i straconych ma toruńska drużyna w tym sezonie. Tak więc bez Iwana Lopeza del Pino toruńska drużyna w tym meczu, no ale powraca do naszego zespołu Krzysztof Elsner po opuszczeniu naszego zespołu z końcem poprzedniego sezonu. Krzysztof Elsner postanowił powrócić. Początek sezonu Krzysztof Elsner spędził na boiskach trawiastych, reprezentując barwy czwartoligowego zespołu Lecha Rypin. W 3 ostatnich meczach tej rundy zawodnik wystąpił dzięki porozumieniu pomiędzy oboma klubami. Natomiast od początku przyszłego roku Krzysztof Elsner będzie już pełnoprawnym piłkarzem Futbol Klubu Toruń. No i mowa była o intensywnym okresie, bo oprócz pieczołowicie przygotowywanej drużyny właśnie do tego spotkania ruchy kadrowe, między innymi drugi z hiszpańskich zawodników, Esteban José Fernzo del Rio, 22-letni zawodnik z Madrytu, postanowił tutaj za porozumieniem stron powrócić do rodzinnego właśnie Madrytu, do Hiszpanii. A przed meczem jeszcze w Pniewach, przed poprzednią kolejką z toruńską drużyną, pożegnał się również Dawid Kawka. Dla Dawida Kawki był to drugi pobyt w toruńskim zespole. Kontrakt w tym przypadku został rozwiązany na prośbę samego zawodnika. Tak więc początek sezonu zasadniczego, bo oczywiście 12 zespołów, 11 meczów w pierwszej rundzie sezonu zasadniczego. Powoli dochodzi tutaj Futsal Ekstraklasa do połowy właśnie, dokładnie, sezonu zasadniczego. 9 kolejka, tak więc jeszcze 2 mecze, dokładnie do półmetka. No i toruńska drużyna tutaj, przypomnijmy jeszcze raz, na dystansie 3 punktów zaledwie do 4 miejsca, do właśnie czołowej czwórki. Tę czołową czwórkę w tym momencie otwiera wicemistrz Polski Pogoń 04 Szczecin. Cieszymy się z 2 bramek, przypomnijmy, 2 gole dla toruńskiej drużyny. Remigiusz Spychalski w pierwszej części spotkania, a tutaj oczywiście Sylwester Kiper.
na 2-1, ale w pierwszej części spotkania można by powiedzieć, że najlepszym zawodnikiem po toruńskiej stronie był bramkarz Nikolaniagu. No i na całe szczęście jest trzeci gol, który daje troszeczkę więcej spokoju, oby w szeregach toruńskiej drużyny. Teraz gratulacje od kolegów z zespołu dla właśnie wspomnianego Krzysztofa Elsnera. Tak więc i w debiucie Krzysztof Elsner strzela pierwszą bramkę, czyli jest ósmym zawodnikiem toruńskiej drużyny, który ma zanotowanego gola w tym sezonie. Do tej pory 7 reprezentantów FC Toruń nie zdobywało bramki w tym sezonie w futsal ekstraklasie. Przypomnijmy, Klaverson Pelc. No już muszę się poprawić, 9, bo oczywiście tutaj pierwsza bramka w tym sezonie Remigiusza Spychalskiego. Tak więc Remigiusz Spychalski był 8 zawodnikiem wpisany na listę strzelców w toruńskim zespole, 9 powracający do toruńskiej drużyny Krzysztof Elsner. Do tej pory Klaverson Pelc 7 bramek, Marcin Mikołajewicz 6 bramek, Michał Wojciechowski 3 gole, Iwan Delpi 2 bramki, Sylwester Kiper 2 gole. Mateusz Waszak 2 trafienia, no i po jednym teraz Karol Czyszek, Remigiusz Spychalski, a także jak widzieliśmy przed momentem Krzysztof Elsner. 28 minuta tego spotkania, 3-1, tak więc Nikolaniagu w przeciwieństwie do pierwszej części spotkania no, miał kilka naprawdę fantastycznych interwencji, tutaj z pewnością uchronił toruński zespół przed utratą gola, oprócz tej jednej akcji naprawdę bardzo ładnej kombinacyjnej drużyny z Chojnic i objęcia prowadzenia. Później jeszcze naprawdę kilka bardzo niebezpiecznych akcji, niebezpiecznych dla gospodarzy, bo goście mogli na pewno ten rezultat podwyższyć w pierwszej części spotkania. Raczej przez 10 minut niemal zupełnie bezrobotny po stronie Red Devils Chojnice był bramkarz Michał Kartuszyński. No i później od 11-12 minuty troszeczkę ta przewaga zaczęła gości topnieć. Okraszona bramką Remigiusza Spychalskiego. No a w drugiej części meczu, jak widzimy, tutaj szersza ławka jednak drużyny toruńskiej i jednak zdecydowanie większy potencjał, na to wychodzi nam, przynosi swoje efekty i owoce. 2 kolejnymi trafieniami Sylwestra Kipera i Krzysztofa Elsnera gospodarze podwyższają rezultat tego meczu z 1-1 na 3-1. Dla siebie rezultat korzystny oczywiście dla gospodarzy. 29 minuta tego meczu. Tak więc dosyć trzeba powiedzieć spokojnie podeszli na razie mimo tych zapowiadanych, opisywanych na oficjalnej stronie Futbol Klubu Toruń przygotowań, spokojnie do tego meczu piłkarze FC. Na pewno tutaj drużyna, kibice liczyli przynajmniej na remis w Pniewach. Red Dragons okazał się jednak lepszy. Drużyna Czerwonych Smoków wygrała 2-1, no a teraz Czerwonymi Diabłami toruńska drużyna prowadzi 3-1 we własnej hali. Bardzo dobre przypomnienie spikera zawodów tutaj jeszcze podczas pierwszej części spotkania, w momencie gdy goście mieli wyraźną przewagę, objęli prowadzenie. No, że nie takie rzeczy już tutaj oglądaliśmy w hali przy Świętego Józefa w Toruniu, bo przecież podczas meczu z Srobrem Głogów toruńska drużyna przegrywała już 0-2.
wygrała ten mecz 7-2. Chrobry jest tuż przed Red Devils Chojnice w tabeli futsal ekstraklasy. Dwie wyraźnie najsłabsze drużyny. Chrobry z 4 punktami na koncie, 1 zwycięstwem, 1 remisem. Red Devils Chojnice tylko 1 remis na koncie na razie. Drużyna z Chojnic, drużyna Olega Zozuli. 1 remis, 7 porażek, 19 strzelonych bramek. Teraz 20 w Toruniu, 47 straconych przed tym meczem. Już jest dokładnie 50, a do zakończenia tego meczu 10 minut. Teraz groźny kontratak toruńskiej drużyny, ale bardzo dobrze zatrzymany przez Sylwestra Kipera. Jednak przy próbie kolejnego przejęcia Sylwester Kiper faulował Mariusza Kazimierczaka. To pierwsze przewinienie drużyny FC Toruń w drugiej części spotkania. No, mowa była o tym, że jest to spotkanie takie dosyć spokojne, na razie można powiedzieć przyjacielskie w tym derbowym klimacie. Jednak wyraźnie bardziej temperatura podniesiona była w meczach poprzednich sezonów, akurat jeśli oba zespoły się spotykały ze sobą. Rzecz jasna, tutaj no, można odnieść jednak takie wrażenie, że gdzieś tam z tyłu głowy gospodarze wiedzą o tym, że mają jednak większy potencjał Chojnice, tak jak już tutaj wspominaliśmy, z pewnymi problemami kadrowymi. Ten zaledwie 1 remis tylko w Ekstraklasie w tym sezonie nie jest dziełem przypadku. Oczywiście derby rządzą się swoimi prawami, no i zawsze trzeba mieć respekt nawet przed drużyną, która jeszcze nie wygrała ani jednego spotkania w tym sezonie, no ale na razie poza objęciem prowadzenia Czerwone Diabły z Chojnic można powiedzieć, że swój animusz pokazywany na początku tego meczu tracą z każdą kolejną minutą, no a gospodarze